Znajdujemy się w kinie Murenu w Warszawie. Właśnie obejrzeliśmy film Jak zarobić na dealerce, który był wyświetlany w związku z festiwalem Watch Dogs. Następnie wzięliśmy udział w debacie na temat przemysłu narkotykowego w Polsce oraz tego, jak organy ścigania w Polsce zajmują się ściganiem przestępstw narkotykowych. Po takiej projekcji ciężko zebrać myśli, bo troszeczkę tak jakbyśmy się przenieśli na dziki zachód. W ostatnich latach coraz więcej mówi o potrzebie tej zmiany. Częściej wypływają dwa tematy w obrębie tej dziedziny. To znaczy z jednej strony potrzeba przemyślenia, czy, kogo i w jakich sytuacjach karać za różne rzeczy związane z narkotykami, a z drugiej strony potrzeba przemyślenia systemu leczenia. Natomiast coraz częściej w dyskusjach i w Polsce i na świecie pojawia się też zagadnienie roli policji. Rozumiejąc, że jeżeli coś jest nielegalne i karalne, to policja ma obowiązek się tym zająć, to jednak myślę, że zwłaszcza posiadanie substancji nielegalnych, substancji psychoaktywnych, ma jakiś nadzwyczaj wysoki priorytet dla policji. Dlatego, że tak samo nielegalne jest posiadanie broni bez pozwolenia, a z jakiegoś powodu policja nie zatrzymuje młodych ludzi na ulicach po to, żeby sprawdzić, czy w kieszeni nie niosą pistoletu. W 2008 roku Polskę zalały wydziały do spraw zwalczania przestępczości narkotykowej. I właściwie w każdej większej komendzie znajduje się taki wydział, który de facto miał być wymierzony w poważną przestępczość narkotykową, a w rzeczywistości właśnie celuje w tych drobnych posiadaczy na przestępczości narkotyków. Pewnie, że łatwiej wykryć i ukarać użytkownika czy palacza marihuany niż złodzieja samochodu. No to jest sytuacja oczywista, nie podlega dyskusji. To, co możemy zrobić dzisiaj, to na pewno to jest po prostu minimum i to jest konieczne. To jest zniesienie karalności za posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyku i to postuluje Polska Sieć Polityki Narkotykowej. My jesteśmy za tym, żeby wprowadzić tabelę wartości ograniczeń narkotyków, tak jak to się dzieje w większości krajów europejskich. Czechy są tutaj dobrym przykładem. Bo w naszej ustawie narkotykowej jest takie bardzo niedookreślone pojęcie, jak nieznaczna ilość narkotyków, czyli prokurator może umorzyć postępowanie wtedy, kiedy osoba posiada nieznaczną ilość narkotyków przeznaczoną na własny użytek sprawcy. Tylko że ani policja, ani prokuratura nie wie, co to są te nieznaczne ilości, co powoduje, że właściwie za 0,2 grama już miałam taki przypadek, że mój klient trafił do zakładu karnego. Polskie prawo jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w całej Europie, co ma zdecydowanie negatywne konsekwencje. Nie dość, że nie zapobiega to używaniu substancji psychoaktywnych. Polska jest druga pod względem używania marihuany, zwłaszcza przez młodych ludzi na tle Europy. To jeszcze powoduje całą listę negatywnych, dodatkowych konsekwencji, które łączą się z tym, że wysyłamy młodych ludzi do więzień, że właściwie zatrzaskujemy im drogę do kariery w wielu przypadkach, co nas przy okazji bardzo dużo kosztuje, rocznie około 80 milionów złotych.